Rozpocznijmy w tym tygo tygodniu praktykowanie uważności od niezwykłego ćwiczenia. Podejmij decyzję dzisiaj, że nie będziesz się odzywać, chyba że zostaniesz o coś zapytany lub o to poproszony. Natomiast Twoim zadaniem będzie dzisiaj przykładanie większej wagi do jakości wypowiadanych przez ciebie słów, jeżeli będziesz się chciał wypowiedzieć. Zacznij właśnie dzisiaj zwracać większą uwagę na to, co myślisz i co mówisz. Przyłapuj się średnio raz na dwie, trzy minuty, może pięć, na tym, jakie myśli ci towarzyszą. Jaką masz akurat w danym momencie formę ekspresji? Nie dopuść do tego, żeby słowa wypowiadane pod adresem kogokolwiek były naładowane negatywnymi emocjami. Sprawdzaj za każdym razem, kiedy chcesz coś powiedzieć, czy na pewno nie towarzyszą temu negatywne emocje, żeby nie było w nich gniewu, żalu lub pretensji. Za każdym razem, kiedy pojawi się ochota, żeby coś powiedzieć, zatrzymaj się. I daj sobie czas. Zastanów się nad tym, co chcesz powiedzieć i jakie może to mieć skutki. Bądź tu i teraz ze swoimi myślami, żeby wypowiedziane przez Ciebie słowa w stu procentach oddawały Twoją intencję. Żeby nie było w nich złych emocji, które mogą być może wyrządzić ogromną krzywdę. Jeżeli chcesz coś powiedzieć przykrego, zastanów się za każdym razem, jakie może przynieść to rezultaty. Twoje zachowanie może być źródłem czyjegoś cierpienia? Ale odwrotnie rzecz biorąc, Twoje zachowanie może sprawić, że ktoś poczuje się lepiej. Zacznij od dzisiaj praktykować uważność, koncentrując się na tym, co myślisz i co w danym momencie powiesz. Zrób dzisiaj wszystko, co w Twojej mocy, żeby jak najmniej mówić, a jeżeli już, to będzie to rezultatem Twojej decyzji. Nie reaguj nagle. Po prostu wycisz się, skup swoje myśli na słowach, które wypowiadasz. Uśmiechnij się dzisiaj do każdej napotkanej osoby, bądź uważny. Jeżeli ktoś powie do ciebie coś niesympatycznego, albo zacznie narzekać, zaproponuj mu rozmowę na temat czegoś miłego, albo na temat tego, za co jest. Może być w swoim życiu wdzięczny. Zwróć uwagę na to, bądź uważny, w jaki sposób postrzegasz innych ludzi. Przyłapuj się na tym, kiedy osądzasz, kiedy oceniasz i kiedy chce ci się wypowiedzieć słowa krytyki. I wtedy właśnie powstrzymuj tę chęć. To jest zadanie dla ciebie na dzisiaj, żeby bacznie obserwować swoje myśli. I ich rezultat czyli to co powiesz do drugiego człowieka bo kiedy zaczniesz dobrze myśleć o innym w twoim życiu być może pojawią się nowe sytuacje nowi ludzie i nowe możliwości chociaż być może będą to dokładnie ci sami piękny nawyk prawda praktykuj go od dzisiaj koniecznie zacznij już Teraz, zaraz po obejrzeniu tego filmu, zaplanuj, podejmij decyzję, że będziesz się jak najmniej odzywać, a jeśli już będziesz miał coś powiedzieć, to będzie to rezultat Twojej uważności. Powodzenia Ci życzę. Obserwuj proszę ten kanał, bo w tym tygodniu czeka nas jeszcze 6 lekcji, które jeżeli zrobisz, staniesz się uważnym człowiekiem. Do zobaczenia na następnej lekcji już jutro o 6.30.